Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, także go nie poznali. On zaś ich zapytał: cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: to, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. No to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Dlaczego uczniowie idą do Emaus, oddalając się od Jerozolimy? To miasto okazało się dla nich miejscem porażki, zawiedzionych oczekiwań i niespełnionej nadziei. Zaangażowali się w życie Jezusa, a teraz wszystko po Jego śmierci się skończyło. Słyszymy, że uczniowie rozmawiali i rozprawiali ze sobą. Tak naprawdę to oni namiętnie się kłócili, namiętnie dyskutowali. Jezus pozwala im mówić nie tylko ze sobą, ale chce, by o swoich rozczarowaniach powiedzieli Jemu. Gdyby wiedzieli, że to jest Pan, mogliby ważyć słowa. Jezus zbliża się do nich jako nieznany wędrowiec, zdążający w tym samym kierunku. Jezusowi jest zawsze po drodze. Tam, gdzie idzie człowiek, tam idzie Pan. Jakie rozmowy prowadzimy ze sobą, takie widzenie spraw posiadamy. W zależności od tego, z kim rozmawiamy, z kim jesteśmy w drodze, zbliżamy się do prawdy lub się od niej oddalamy. Zwróćmy uwagę na tę reakcję uczniów. Zatrzymali się smutni. To smutek zatrzymuje człowieka. Ma ono miejsce w rozwoju duchowym, emocjonalnym, w rozwoju wiary. Określonych informacji, prawd, człowiek smutny nie przyjmuje. Jest nieufny, podejrzliwy. Jezus zatrzymał uczniów swoim pytaniem.
Jego słowa odsłaniają ich smutek. Dlaczego są smutni? Ponieważ nie rozumieją, nie wiedzą tego, co dla ich życia jest istotne, a równocześnie wyjaśnienia, które otrzymali od innych, uważają za niewiarygodne, nie do przyjęcia. Co uwalnia od smutku? Opowiedzenie Jezusowi tego, czego się spodziewałem, a to się nie wydarzyło. Myśmy się spodziewali, mówią uczniowie. Ludzie o zawiedzionych nadziejach. Któż nas zawiódł? Albo na sobie zawiedliśmy się. To Jezus zmienia beznadziejność w nadzieję. Wierność, szlachetność, oddanie się muszą być poddane bolesnej próbie. Jesteśmy rozczarowani ludźmi, życiem, a może i Panem Bogiem. Uczniowie, mówiąc do Jezusa, nie mają zupełnie świadomości tego, do kogo mówią. Smutek nie daje człowiekowi odczuć duchowych, doświadczeń duchowych, pomimo tego, że i w smutku możemy duchowo wzrastać. Nie poznajemy Pana, który się przybliżył i szedł z nimi. Potrzebujemy zatem przestawienia się na inne myślenie. To, co dla nas może być klęską, dla Jezusa jest odniesieniem zwycięstwa. Potrzeba czasu, aby dotarł do nas pełny sens osobistych klęsk i niepowodzeń. Potrzebujemy przymuszenia Jezusa, aby pozostał z nami. Zasiadł do stołu, podzielił chleb. Słuchając Słowa Bożego, najlepiej przygotowują się nasze oczy do widzenia i serce do rozumienia tego, co usłyszeliśmy. Słowo Jezusa pozwala radować się naszym sercom, kiedy podczas Eucharystii widzimy łamany dla nas chleb, rozjaśniający sens naszej trudnej przeszłości. Oni tworzyli wspólnotę uczniów, a w pewnej chwili zostawiają ją i uciekają. Samotni, rozbici, w grupie nie znajdują oparcia. Jezus przywraca im tę wspólnotę. Gdy zniknął im z oczu, to pierwsza ich myśl jest o powrocie, żeby i inni nie odeszli z wieczernika. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Zobaczmy, szli do Emaus smutni, rozżaleni, wracają szczęśliwi i odnowieni. Jezus nie mówił nic o powrocie do Jerozolimy, o dzieleniu się prawdą dotyczącą Jego zmartwychwstania. Ale gdy serce pała i oczy się otwierają, nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. To jest jeden z owoców spotkania zmartwychwstałego. Uczniowie nie otrzymują misji, ale sami odczuli, że muszą się właśnie z tą sprawą przed braćmi w Jerozolimie podzielić. Wspólnota braci jest wówczas, gdy oni dzielą się tym, co jest najbogatsze, najgłębsze w nich, czyli Panem, który im się objawił. Osoby doświadczające Boga stają się bogactwem całej wspólnoty. Im głębsze rzeczy dajemy, tym bogatsza jest wspólnota. Tam jest właśnie znak obecności Jezusa zmartwychwstałego.